Wczoraj zadano mi pytanie, czy Agata Fong ma szansę zostać moją ulubioną aktorką filmów dla dorosłych. Odpowiedziałem w żartobliwy sposób, że preferuję inny rodzaj kobiecego ciała. Dokładna wypowiedź na screenie. Nie powiedziałem, że jej rodzaj ciała jest zły, że nie ma prawa nikomu się podobać. Powiedziałem, że ja lubię w kobietach coś innego. Na Twitterze wrzawa. Wiele kobiet mnie krytykuje za moją wypowiedź, na przykład Wiktoria Jaroniewska czy senekofobia. Czy nie mam prawa mieć własnych preferencji? Rozumiem, że oburzyło Was moje żartobliwe słownictwo. Twierdzicie, że przez mój żart kobiety mogą czuć się urażone i będą teraz chodziły na operacje plastyczne. Czemu teraz wrzeszczycie na Twitterze, a gdy to Agata obraża ludzi nazywając karłami, to milczycie? No tak, bo przecież facetów można gnoić i obrażać. Przecież mężczyzn nie da się wpędzić w kompleksy. Skoro walczymy o równouprawnienie, to dlaczego podnosicie głos tylko gdy ktoś wypowiada się o wyglądzie dziewczyn, natomiast gdy sprawa dotyczy chłopaków, to milczycie? Bądźmy sprawiedliwi. Mój tekst o Agacie jest pokłosiem jej licznych pomówień oraz wpisów krytykujących mój wygląd. Co do tego, że wpędzę kogoś w operacje plastyczne, to wielokrotnie powtarzałem jej, że lepiej wyglądała, gdy była naturalna. Taki mój gust. Mam jednak jeszcze jedno przemyślenie. Mimo, że dziewczyna tak często mnie obraża, powinienem być mądrzejszy. Strategia ząb za ząb doprowadzi tylko do pogłębiania konfliktu, a trzeba pamiętać, że naszymi odbiorcami są także młode osoby, które dopiero budują swoją pewność siebie i takie wypowiedzi nie pomagają. Według mnie każdy rodzaj ciała, czy to kobiecego, czy męskiego, jest okej. Jeden lubi wysokie, inni niskie. Jeden lubi duże piersi, ja na przykład lubię mniejsze. Jeden lubi elfy, inny krasnoludów. Każdy, w tym ja, ma prawo do preferencji. Jeśli mam być szczery, to Agacie najmniej podoba mi się jej umysł i mam prawo do takiej opinii. FTF to nie to samo co Cage. No to zobaczycie, że albo uciszą kasę na face to face, albo Waregę. Będzie boleć noga i nie przyjdzie. Ja wiem z tajnych źródeł, że jak Karzeł walczył, to zabronili zadać mu niewygodnych pytań, na przykład o Boxdela itd. czy itp. Dziwi mnie tylko, że on nie podał całego nagrania jakby z tego, tylko screena. Jakby wrzucić filmik też potrafi. Ona tam pisała, a później panowie się dziwicie, że ładne kobiety robią sobie zabiegi, operacje. Właśnie takie teksty do tego doprowadzają. Oglądają to dziesiątki, jak nie setki tysięcy osób, a w tym młodzi chłopcy, którzy później zaczną powiadać takie bzdury. Żenada. A ja na przykład lubię kiełbasę. Wege parówka to za mało. Więcej kompleksów dla dziewczyn, które trafiają na takie coś. Yeah, let's go. No. Ja mam to skomentować, tak? Kurwa. Ja nie do końca mam zdanie, bo myślę, że moje zdanie nie, jakby cokolwiek bym nie powiedział, to zostanie to źle zinterpretowane. Bo z jednej strony, w którym momencie ja mogę się oburzyć, że ktoś żartuje z wyglądu kobiet? No bo on ewidentnie zażartował z tego, że Agata ma duże suty, czy jakby, no bo sutek to chyba jest to w środku, nie? Ale ona ma jakby te dookoła suta takie duże. Na to się mówi pieszczotliwie salami. Więc ja myślę, że no ja nie do końca jestem osobą, która może przyjść i powiedzieć, oj Wardęga, proszę tak nie żartować. Kobiety czują się źle. Bo ja jestem pierwszą osobą, która jakby żartuje. I bo ja analogicznie, jak on tutaj pisze, że jedni lubią wysokie kobiety, inni lubią niskie kobiety, niektórzy lubią małe piersi i tak dalej, to ja analogicznie myślę, że można żartować ze wszystkiego. Czyli można żartować i z kobiecego wyglądu, z męskiego wyglądu, z czyjegoś wzrostu, z czyjegoś koloru włosów i tak dalej. Do momentu, kiedy to nie jest takie typowe, taka typowa kurwa jechanka, że kogoś gnoisz i wiesz kurwa, codziennie, dzień w dzień jest dojeżdżany, no to kurwa na żart sobie każdy może pozwolić. Tym bardziej, że to ja jak usłyszałem wczoraj tą wypowiedź Sylwestra Wardęgi, to sobie tak pomyślałem, o kurwa ty,
No bo on to nawet, on tak ciekawie, humorystycznie to powiedział. To było coś na la, nie, nie, ja jestem wege, a ona salami. Jeszcze taką, kurwa, powagę zachował i ten, więc jakby spoko, nie? Jakby mnie to nie uraziło. Z tym, że ja myślę, że też, i to jest główny problem Wardęgi, bo jeśli ja bym coś takiego powiedział, to nikt by na to nie zwrócił uwagi, nie? A problemem Wardęgi i powodem, dla którego go atakują, jest to, że on jest takim, no nie powiedziałbym, że samozwańczym, bo on raczej tak o sobie nie mówi, nie wiem, czy tak myśli, ale nie słyszałem, żeby on kiedyś mówił, że jest królem internetu i wiesz, jest najważniejszy i tak dalej, ale ludzie go za takiego postrzegają. I w momencie, kiedy taka osoba, która, wiesz, jest wyznacznikiem moralności, dobrych zasad i wartości, które, wiesz, bo on każdego z tego rozlicza, to mniej więcej też jest logiczne, że ludzie go będą z czegoś takiego rozliczać. Więc no. I ja bym jedyne co tutaj zakwestionował tego, że on napisał: bądźmy sprawiedliwi, mój tekst o fagacie z pokłosiem i licznych pomówień oraz pisów krytykujących mój wygląd. Ja myślę, że jakby mniej więcej Sylwestrowi jest obojętny, co Fagata o nim sądzi, ale z racji tego, że mają beef, tak? To znalazł po prostu przestrzeń, żeby jej przypierdolić. Więc no, i to nie jest tak, że on siedział i mówi: o kurwa, ale ona mnie wyzywa, ja też coś powiem. Tylko to jest tak, że znalazł sposób i po prostu... No? Siemano, co tam grasz? No? Gramy w lolka, czy coś? Poczekaj, bo ktoś mówi... Właśnie Bardena na live powiedział, że nie będzie oglądał wypowiedzi Tejkwana, bo ich teraz każdy jedzie, a on już nie chce sobie dokładać. A jak była Pandora, to z chujem w ręku robił live i wszystko oglądał, hipokryta. Ja myślę, że Sylwester bardzo często unika na live'ie oglądania rzeczy, które... na które być może nie będzie miał instant odbitki, nie? Więc no, bo też jest trochę inaczej. Przeczekać tydzień, trzy rzeczy przemilczeć z 10, na 7 odpowiedzieć i znaleźć sobie jakąś drogę, nie? No. Myślę, że tak. A poza tym też chciałbym powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego, że jedną rzeczą jest to, że Tejkwan z chujem w ręku oglądał na live'ie filmy Sylwestra Wardęgi Konopskiego podczas Pandora Gate i że mu się podobały, bo tak interpretuje oglądanie to z chujem w ręku, a zupełnie inna rzecz jest, że Sylwester Wardęga kurs, który obrał podczas Pandora Gate, zmienił o 180 stopni i płynie obecnie pod prąd. Więc myślę, że to jest bardzo... Ja to rozumiem, tak? O, teraz nas wszyscy jadą, to on też mnie jedzie, bo on też mnie jedzie, tak? Bo teraz się to opłaca, że trzeba dla Sylwusia wyzywać. A jak Sylwuś był spoko, bo nagrał film, to siedział, walił konika i mówił: o tak, Sylwuś, ale dobrą robotę zrobiłeś. I właśnie w tym jest problem, bo oni chyba nie rozumieją, że dobrą robotę, którą wykonali podczas Pandora Gate, niszczą tym, że robiąc obecnie na odwrót. No. To jest ten moment, jak ja bym, kurwa, chodził i codziennie wam mówił: nie palcie jointów, nie palcie jointów, nie palcie jointów, nie palcie jointów. A potem bym, kurwa, jointy palił. I powiedział: no ale kurwa, wiecie co? Wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi. Marihuana lecznicza, zajebista. I ktoś by mnie skrytykował i ja bym wtedy powiedział: no tak, ale jak robiłem kampanie, kurwa, edukacyjne przez 2 lata, to siedziałeś i piłeś brawo, kurwa. A teraz mnie wszyscy jadą. No. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Co źle zrozumiałeś? Stary, zrozumiałem. Chodź na lolka. A, że chodzi mu, że Wardęga z chujem w rękę na wszystko reagował. Aha, o to chodzi.